szłam po gruzach Warszawy w butach podartych, a buty raniły me nogi, a z oczu wpłynęły łzy nieotarte i spadały na gruzy krwią splamione. I ręce wznosiłam ku górze i błagałam: Boże, przebacz tym, co ją zrujnowały i krwią nasyciły. Boże, przebacz tym, co w obronie zawijały. Pozwól mi żyć i patrzeć, jak z gruzów powstaje na nowo. Czy jest sens w ogóle zastanawiać się nad tym, czy warto było walczyć? Pewnie moglibyśmy pójść dalej i mówić, czy obrońcy Westerplatte sensownie walczyli, bo przecież też z góry skazani byli na porażkę. Czy warto było bronić Poczty Polskiej w Gdańsku, czy warto było walczyć pod Wizną, gdzie zginęli wszyscy? Idąc dalej, pewnie można byłoby mówić, że powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, czy powstanie styczniowe też nie miały żadnego sensu, bo przecież zaczynając tą walkę, w większości ci, którzy mieli odrobinę pojęcia o tym, przeciwko komu walczą, wszyscy byli pewni, że i tak zostanie poniesiona porażka. A jednak każde z tych mniejszych pól bitewnych, z tych większych wojen, można powiedzieć, odrębnych, zostawia w nas pewną refleksję. Zostawia w nas ogromną dumę z Polaków, z Polaków, z Polaków, z Polaków, z Polaków. Wszyscy ci, którzy patrzą na Polskę, bo zginęli mając 14, 16, 20, 30, 40 lat, zginęli przez 63 dni 1944 roku, jeśli patrzą teraz na Polskę, to wiedzą, że właśnie o taką Polskę walczyli. A my tu możemy im wszystkim podziękować. Panie Aleksandrze, dziękuję. Uczestniczyłem w tym powstaniu i cieszę się, iż obchody i instytucje historyczne mają miejsce w Sianurze, którego jestem mieszkańcą. Bardzo cieszę się, że przyszło tak wiele młodych ludzi, którzy mimo, że nie żyli w tamtych czasach, to pielęgnują i pamiętają o historii naszego kraju. Jestem pewny, iż postąpilibyście tak samo jak my, powstańcy, gdy zaistniała taka konieczność, stanęliby do walki i bronili honoru Polski. Dziękuję wszystkim za przybycie w tym niezwykłym dla mnie dniu. Dziękuję. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Sianowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu w Parku imienia Powstańców Warszawskich, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniącym jego niepodległości. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedynii, waleśni rycerze spod Płowców, bohaterowie Grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z Pól Chwały, Kirchholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam obrońców ojczyzny z 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, podziemnego państwa polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Kochania, waszą to palmy honorowe. Trzeba ładą, salwą, palmy! Ładą, salwą, palmy! Thank you.
Czemu ty, żandarmie, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, złapią cię dziewczyno, bo jesteś młodą. Ty górala dasz, żeby nie pytał, on górala weźmie i ciebie wyda. Jak